Cześć, ja jestem Anjon i nie wiem, czy jestem gotowy na to, co wydarzy się w ten weekend w Raid Shadow Legends. To, co widzicie na ekranie, to start Champion Chase turnieju, w którym do zdobycia mamy 250 młotkowych punktów potrzebnych do Titan eventu, a jako główną nagrodę mamy Odyna, czyli nowego, świeżutkiego Void Championa, bardzo dobrego, świetny pasyw. I myślę, że wielu z nas chciałoby go mieć na swoim koncie. Problem jest tylko taki, że z dużą dozą prawdopodobieństwa zawsze znajdzie się ktoś, kto chciałby go mieć bardziej i będzie skłonny przeznaczyć na to masę pieniędzy. Ja jeszcze nie zaglądałem do swojej grupy. Event wystartował nieco ponad pół godziny temu. Trochę boję się zaglądać, ale mimo wszystko zajrzymy. Wiem natomiast, że każda grupa ma liczebność 50 osób. A to oznacza, że 2% graczy dostanie Odyna na swoim koncie. Oczywiście jeśli wypełni minimalny próg 10 tysięcy punktów. Sprawdźmy więc jak wygląda moja grupa. Jak bardzo już przez te pół godziny ludzie nabili punkty. Zobaczymy czy w ogóle mam o czym myśleć. Champion Chase Tournament na samej górze. Wchodzimy. 10 tysięcy punktów największy soulstone, no i jak się mogłem spodziewać, jest już ktoś, komu bardzo zależy, a nawet kilku takich ktośów. Jeśli mogłem mieć nadzieję na jakąś łatwą grupę, no to raczej moje nadzieje właśnie prysły. Mam trochę uskładanych zasobów i spróbujmy obliczyć, na ile punktów, jeśli poszedłbym all in, by one wystarczyły. Na początek weźmy pod uwagę Ancient Shardy, bo to one będą stanowiły główny zasób punktowy w tym evencie. A to dlatego, że mamy na nie podwójne szanse na wylosowanie epików i legend. I w takim scenariuszu, jeden Ancient Shard statystycznie da nam nieco ponad 53 punkty. Analogicznie, każdy Void da nam 77 punktów. Przy czym Voidów. Nie opłaca się w tym evencie otwierać poza może jednym scenariuszem, to znaczy takim, kiedy jesteście blisko Mercy. Jeszcze mniej opłaca się otwierać Seikredy, a PriMali nawet nie załączam na tej infografice. Innymi dobrymi źródłami punktów są czempioni do przywołania z fragmentów, czy na przykład Remnant Salmon. No i nie możemy jeszcze zapominać o zielonych szardach, a nawet o markecie, gdzie też można zdobyć kilka punktów. Biorąc to wszystko pod uwagę obliczyłem, że wykorzystując wszystkie moje zasoby byłbym w stanie uzbierać jakieś 19,5 tysiąca punktów, co jest całkiem sporą liczbą. Czy chcę to zrobić? Nie wiem. Zobaczmy jak teraz po chwili czasu jaka opłynęła wygląda sytuacja w mojej grupie. Tak jak przypuszczałem moi grupowicze idą dalej, zdobywają punkty. Na razie lider ma 12,5 tysiąca punktów, ale event dopiero się zaczął. I powiem Wam, jak wygląda mój plan. Na pewno będę dzisiaj otwierał enchanty, na pewno otworzę ich tyle, żeby zdobyć wszystkie młotkowe punkty, ale resztę zatrzymam do niedzieli. Jeśli w niedzielę wieczorem dalej będę miał szansę, przeliczając moje zasoby na zdobycie Odyna, wtedy będę musiał się bardzo poważnie zastanowić. Bo mógłbym użyć wszystkie swoje Wojdy i potraktować dzięki temu Odyna jako gwarantowanego czempiona. Nie będzie on tak do końca gwarantowany, będę musiał bardzo uważać i otwierać je na tempo pod sam koniec eventu, żeby zapewnić sobie zwycięstwo. Ale jeśli będę miał na to szansę, realne szanse, to być może to zrobię nawet bardziej niż być może. Ale tak jak powiedziałem, tą decyzję podejmę dopiero. W niedzielę wieczorem, a może nawet w poniedziałek rano, tuż przed końcem eventu, bo nie byłoby nic gorszego, jakbym stracił wszystkie swoje zasoby i nic z tego nie miał. Także robię miejsce na czempionów i widzimy się za chwilę na otwieraniu Ancient Shardów przy podwójnych szansach. Okej, okay, miejsce zrobione, możemy przystępować do otwierania. Mamy jeszcze tutaj na dziesięciokrotnych szansach Gregora, którego ja akurat mam, jeśli wypadnie, będzie Faction Guardianem, jednak szanse na to są tak niewielkie, że myślę, że nie warto sobie tym zawracać głowy. Nie otwieram wszystkich naraz, będę starał się śledzić te punkty. No ale te 100 prawdopodobnie, z tego co pokazuje rachunek prawdopodobieństwa, przyjdzie mi otworzyć. Także zaczynamy. W Mercy jestem dość płytko. Mam 40 otwartych szardów bez legendy. Także nie liczę na tutaj na jakieś wodotryski, ale podoba mi się liczba epików w tej dziesiątce. Tak trzymać, to są dodatkowe punkty. Lecimy, kolejna dziesiątka. Tutaj też życzyłbym sobie taką liczbę epików, ale jeśli w drugiej połowie nie. No, dobrze, nadrabia, nadrabia. No, o jeden mniej epik, ale. Zawsze i lecimy trzecia dziesiątka. Zobaczmy, co tym razem. To jest dobry moment, tak czy inaczej, na otwieranie szyjętów, ale takich dziesiątek nie chciałbym oglądać, zwłaszcza przy 2x. No nie, to trzeba jakoś odczynić. Zobaczmy, czwarta dziesiątka. Tutaj myślę, że musi coś więcej. Dobrze się zaczyna. Bardzo dobrze się zaczyna. Ok. Ale przestało dobrze się zaczynać. No, tylko dwa epiki musimy nadrobić. Brak epików w poprzedniej dziesiątce, a tutaj to nie wychodzi. Dobra, piąta dziesiątka, i potem yy, po tym otwieraniu sprawdzę, ile mam punktów. Dobrze, Venomage. O, świetnie, będzie Empowerment. Bardzo lubię tego championa. No i niestety znowu tylko dwa epiki. Dobrze, sprawdzę teraz szybko, ile mam punktów i zaraz do Was wracam. Okej, okay, w tym momencie mam jakieś 2700 punktów, tam przy czym kilkadziesiąt z tych punktów było z otwierania zielonych szardów, czyli jestem dokładnie tak, jak rachunek prawdopodobieństwa na to wskazuje. Czyli nie obejdzie się prawdopodobnie bez otworzenia jeszcze 50 enchantów. No i lecimy, zobaczymy. No, jakby tak wpadła legenda, to na pewno te punkty by nam tutaj wzrosły. Ale na razie no lecą epiki, ale w liczbie maksymalnie po dwa na dziesiątkę to nie jest tak dużo. Chciałbym widzieć trzy, albo nawet więcej epików. Tu jeden, a na pewno nie chcę oglądać dziesiątek, w których jest tylko jeden, albo nie ma żadnego. No ale jak widać, jak widać tak to. Wygląda. Dobra, lecimy. Kolejna dziesiątka. Może tutaj. Może tutaj wreszcie coś się pojawi. Dwa Epiki jest. Nieźle Dumpris będzie. Powerment No dobrze, dajmy na to. Zobaczmy kolejną dziesiątkę. Jeśli się nie zgubiłem, to jest czwarta, czyli w sumie dziewiąta dziesiątka dzisiaj. Dobrze policzyłem 9, ponieważ skończyło mi się miejsce. Także zobaczę jak wygląda sytuacja punktowa. No i jeśli chodzi o punkty, jest dramatycznie źle. 3700. Jak tak dalej pójdzie, to nie dobiję do tego progu 5500 tak łatwo. A na pewno muszę otworzyć kolejne szardy, dlatego, dlatego zrobię miejsce i widzimy się za chwilę. Już jestem, miejsce zrobione. No niestety nie obejdzie się bez otworzenia wszystkich enchantów chyba dzisiaj. No ale lecimy dalej. Jak na razie tych punktów zdobyłem zdecydowanie za mało. Jakaś jedna legenda by tutaj rozwiązała myślę ten problem. No ale do Mersji jeszcze daleko. A jak będą takie dziesiątki jak ta, kiedy mamy tylko jednego epika, no to raczej nie powalczę o dynam. Zobaczmy. Na szczęście nie jest po mojej stronie, zdecydowanie nie dzisiaj w każdym razie. Tych epików leci za mało jak na 2x, to jest dwa epiki na dziesiątkę, to jest zdecydowanie nie to co chciałbym oglądać. No nic, zobaczmy, trzecia dziesiątka, no to był Mistrider Diety, ok, będzie Empowerment, też szada. Mauzylon, no właśnie, właśnie tak jakby więcej takich dziesiątek jak ta było. Kiedy mamy 4 epiki, no to zdecydowanie byłbym w innym humorze. A tak, no to nie jest to zbyt wesołe otwieranie. No dobrze, Missionary. No dobrze, 2-3. Ok, kolejny Venomage. No i ostatnia dziesiątka. Później zostaną jeszcze 4 pojedyncze. Zdaje się, że będę musiał odrobinę miejsca jeszcze zrobić, ale po tej dziesiątce sprawdzimy, jak z tymi punktami. Powiecie co, ta dziesiątka, w której znowu druga dziesiątka przy 2x po dwójnych szansach, dziesiątka, w której są same rarki, no to nie nastraja zbyt optymistycznie. Zobaczmy na punkty. Możliwe, że po prostu zostawię te cztery ostatnie szardy, no dobrze, 7800. Statystycznie rzecz biorąc, wiecie co, może ja tak trochę narzekam na wyrost, ale to jest dokładnie to, co pokazują statystyki. Czyli ze wszystkich moich szardów powinienem mieć nieco ponad 7600. Ta różnica na plus wynika z zielonych szardów. No cóż, no wychodzi na to, że rachunku prawdopodobieństwa, no ciężko jest oszukać. No, ale patrząc na ten przelicznik, to zmienia nieco moje podejście. No cóż, to jest matematyka. Także ja mój plan wykonałem. Te cztery pojedyncze szardy zostawię sobie już na następny raz. Kolejny raz bez legendy, kolejny raz mozolnie buduję Mercy. Szybko spojrzałem do RSL Helpera, jeszcze 19 szardów i bym wszedł w Mercy. No owszem, liczyłem, że przy podwójnych szansach nie będę musiał aż tak polegać na tej mechanice. No, ale jest jak jest. Ponownie to już drugie otwieranie z rzędu. Życzę Wam, żebyście mieli więcej szczęścia niż ja, i na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki, cześć.